Poniedziałek, 13 czerwca. Witam Państwa, Artur Kisielewicz, Magazyn Miejski. Zaczynamy. Inowrocław ze sztuką do ludzi. Jarmark i piknik w Solankach. Piknikowy alfabet witaminowy. W Galerii Miejskiej otwarto poplenerową wystawę zatytułowaną Inowrocław ze sztuką do ludzi. Swoje prace zaprezentowali zarówno profesjonaliści, jak i studenci. W Galerii Miejskiej na piętrze teatru otwarto wystawę, jakiej dotąd mury tego gmachu nie widziały. Z okazji Dni Inowrocławia swoje prace zaprezentowali studenci Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego na kierunku architektura wnętrz, artyści zrzeszeni i niezrzeszeni oraz dzieci, a wszystko pod wspólnym hasłem Inowrocław ze sztuką do ludzi. Choć wystawa miała charakter nieco eksperymentalny, Kujawskiemu Centrum Kultury udało się stworzyć pomost sztuki, po którym przechadzali się zarówno twórcy w różnym wieku, jak i widzowie odbywający podróż przez znane i nieznane zakątki Inowrocławia. Zaproszeni do udziału w wystawie bydgoscy studenci podczas trzydniowego pleneru w naszym mieście zmierzyli się z zadaniem pokazania różnych oblicz Inowrocławia. Proszę Państwa, były trzy zadania wyznaczone studentom, aby docenić ten inowrocławski charakter. Pierwsze zadanie dotyczyło tężni, które wyznaczają jakby kierunek oryginalności tego miasta na tle pozostałych. I te tężnie są niezwykłe i zawsze zachwycają, ale potraktowaliśmy to w niebanalny sposób, bowiem były to zoomy takie na te tężnie, czyli zbliżenia i pokazana została struktura i piękno detalu. Drugie zadanie dla studentów dotyczyło panoramy i zrobiliśmy tę panoramę wytyczając sobie serce miasta. Sercem miasta jest Inowrocławskie Centrum Kultury. Tak, i stąd obserwowaliśmy i zaułki, i nową architekturę, i stare klasyczne kamienice. A trzeci temat dotyczył podwórek. Tegoroczne Dni Inowrocławia zainaugurował w Parku Solankowym jarmark kujawski połączony z rodzinnym piknikiem średniowiecznym. W tym roku na placu przed muszlą koncertową zaprezentowała się rekordowa liczba wystawców. Na 90 stoiskach można było kupić przeróżne przedmioty wykonane własnoręcznie, od ceramicznych aniołków przez drewniane rzeźby po ręcznie wyszywane maskotki. W czasie inauguracji jarmarku tuż obok rzeczywistość cofnęła się o 1000 lat, a to za sprawą pikniku średniowiecznego. Nie zabrakło parady wojów wraz z orszakiem księcia Mieszka I i Dąbrawy, a sam książę na oczach zgromadzonej w parku salangowym publiczności przyjął chrzest. Wybijano monety, tkano, lepiono naczynia, wyrabiano żaki rybackie, czy przerabiano rogi i kości zwierząt. A wszystko po to, by przypomnieć dawne profesje i zawody. Na co dzień zajmujemy się przedstawianiem rekonstrukcji właśnie z okresu X wieku, X i XI wieku, z takim mocnym naciskiem na okres kształtowania się państwa polskiego, czyli czasy Mieszka I. Państwo Polan, moment, kiedy pojawia się nowy świat, czyli taka synkretyczna opowieść o tym, jak było dawniej, za czasów jeszcze takich starosłowiańskich, no i oczywiście nowa podróż, którą rozpoczął Mieszko I. Inaugurację jarmarku uświetnił występ wokalistów ze studia piosenki Kujawskiego Centrum Kultury. Biblioteka Miejska zorganizowała piknikowy alfabet witaminowy, dedykowany zarówno rodzicom, jak i ich pociechom. Na placu zabaw żłobka Maja organizatorzy zaserwowali mnóstwo atrakcji. Dzieci zaprezentowały inscenizacje owocowo-warzywne. Uczestnicy pikniku mogli wziąć udział w kursie pierwszej pomocy pokazujący czynności w przypadku zadławienia się dziecka. Zaproszona dietetyczka udzielała porad na temat zdrowego odżywiania się. Było też stanowisko kulinarne, w którym aktorka Monika Mrozowska przyrządzała zdrowe posiłki. Piknikowy alfabet witaminowy był kolejną imprezą, jaką zrealizowała nasza księżnica. Spotkanie się wzięło stąd, że Biblioteka Miejska w Inowrocławiu uzyskała dotację, dofinansowanie do projektu Fundacji Nutricja 1000 pierwszych dni dla zdrowia. I właśnie dzisiejszy piknik, alfabet witaminowy, wpisuje się w te nasze działania. Ideą tego projektu jest propagowanie zdrowego stylu życia, głównie młodych matek, kobiet w ciąży, matek karmiących
kobiecych piersią, a także dzieci do pierwszego roku życia. Z pikników wracamy do studia i kończymy magazyn miejski. Dziękuję za uwagę. Widzimy się już jutro. Dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie Dobrze się czyta. Z tej strony Barbara Kejling i Anna Batkowska. Często zastanawiamy się, jak kreatywnie, a zarazem tanio spędzić czas z naszymi dziećmi. Wprawdzie w internecie znajdziemy wiele przykładów prac plastycznych, jednak w teorii, jednak w praktyce instrukcje nie do końca są jasne, a wykonanie takie proste, jakby nam się wydawało. Jednak mam dla Was świetne rozwiązanie. Jest to książka Akademia Projektowania Zrób to sam Katarzyny Bobocińskiej-Czerwińskiej. Książka podsuwa mnóstwo pomysłów na prace plastyczne, które można praktycznie wykorzystać. Dzięki niej wyczarujemy takie zabawki lub ozdoby jak etui na komórkę, łóżko dla lalek, a nawet zamek. Każde dziecko poczuje dumę, mogąc się pochwalić własnoręcznie wykonaną zabawką lub ozdobą. A kolejne wykonane prace wzmocnią poczucie własnej wartości i zachęcą do podejmowania kolejnych wyzwań. Dużym atutem książki są konkretne instrukcje wraz z barwnymi zdjęciami, które pokazują krok po kroku, jak wykonać daną zabawkę czy ozdobę. Wszystkie proponowane rzeczy są wykonane z łatwo dostępnych materiałów. Na pewno ta książka będzie świetnym sposobem, by twórczo spędzić czas. Moda na pisanie książek przez gwiazdy trwa już od kilku dobrych lat. Gwiazdy doradzają nie tylko jak żyć, ale niektóre też piszą książki dla dzieci. I tak książki dla dzieci w Polsce napisali m.in. Agnieszka Chylińska, Maciej Orłoś, czy znana Martyna Wojciechowska, a książki dla dzieci na przykład za granicą napisały takie sławy jak Madonna, Paul McCartney czy nawet prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. Dzisiaj chciałabym przedstawić kolejną książkę napisaną przez gwiazdę, polską gwiazdę, przez Marcina Prokopa, Jego wysokość Longin. Być może do napisania tej książki Jego wysokość Longin skłonił Marcina sukces Agnieszki Chylińskiej. Sukces oczywiście wydawniczy. Jednak jak sam Marcin twierdzi, napisał ją dla swojej córki Zosi, której opowiadał o urokach dzieciństwa w PRL-u. Czytając książkę, miałam wrażenie, że to autobiografia. Nic bardziej mylnego. Co prawda niektóre wydarzenia są prawdziwe, ale nie wszystkie. Głównym bohaterem jest chłopiec, który ma na imię Marcin, a ksywkę Longin nadano jemu w podstawówce. Marcinowi Prokopowi zresztą też. Longin z języka angielskiego long, wiadomo, długi. Kogo można wyróżnić jeszcze w tej książce? Oczywiście cała rodzina jest tutaj opisana. Jest babcia Kazia. Babcia Kazia wykonuje najlepsze pierogi. Marcin potrafi zjeść ich nawet 17. Dlaczego 17? Dlatego, że Longin ma słabość do siódemek. Marcin Prokop urodził się 14 lipca 1977 roku, więc chyba nikogo nie dziwi właśnie ta miłość do siódemki. A babcia Kazia jest wyjątkowa. Nie ma drugiej takiej babci, której by tak nie bolały plecy. Nie ma takiej drugiej babci, która nie byłaby taka chora jak ona. I nie ma takiej drugiej, która śpiewa tak pięknie w kościele jak ona. Zresztą sama babcia Kazia ma straszne utrapienie z Marcinem. Jest to książka bardzo zabawna. Dlaczego? Bo Longin jest takim szefem wszystkich szefów. To wszystko znajdzie się w tej książce. Są resoraki, jest pierwszy komputer domowy Atari. O tym wszystkim można opowiedzieć naszym dzieciom, czytając tę książkę. Jest to książka pełna poczucia humoru. Serdecznie ją polecam każdemu. Każdemu rodzicowi, jak i dziecku. I można ją wypożyczyć w naszej bibliotece. Dziękuję. W maju 2013 roku obiegła świat wstrząsająca wiadomość o uwolnieniu trzech kobiet z domu Ariela Castro w Cleveland.
Jedna z nich, Michelle Kneipp, którą widzimy na okładce, w książce Znajdź mnie, opowieść o niezłomności i nadziei, która pozwoliła przetrwać piekło, opisała, co działo się w tym domu, a trwało to aż 11 lat. Książka wstrząsa, bulwersuje i szokuje, szczególnie, że oprawcą jest kierowca autobusu, a prywatnie ojciec jej przyjaciółki. Publikacja ta porusza wciąż aktualne problemy, a mianowicie obojętność ludzką i dwa często skrajne oblicza człowieka. Poznając Michelle, od razu wiemy, że jej życie nie było i prawdopodobnie nie będzie usłane różami, ale nawet ona nie spodziewa się, że zostanie jedną z trzech kobiet porwanych przez Ariela Castro. Michelle jest specyficzną zakładniczką, ponieważ spędziła w niewoli najwięcej czasu, to na dodatek była traktowana w sposób szczególnie okrutny. Jej oprawca utwierdzał ją w przekonaniu, że nikt się o nią nie martwi, nikt jej nie szuka, dlatego może zrobić z nią co tylko zechce. Śmiało można powiedzieć, że tej tragedii można było uniknąć. Jednak wracając do dramatu, jaki spotkał autorkę, jest to opowieść przepełniona brutalnością i złymi emocjami. Z jednej strony książkę czyta się z zapartym tchem, a z drugiej strony człowiek pragnie robić sobie przerwy, by odpocząć od tych makabrycznych wspomnień i złych emocji. Michelle spisała swoje tragiczne losy, aby zwrócić uwagę na osoby zaginione. Ta książka ma wzbudzić do refleksji nad osobami, które wyszły z domu i nie wróciły, bądź osobami, które się nagle pojawiły i dziwnie się zachowują. Ponieważ przez ludzką obojętność horror Michelle trwał 11 lat. Na szczęście koszmar dziewczyn się skończył. Ariel Castro został skazany na dożywocie plus 1000 lat więzienia. Jednak tak naprawdę uciekł sprawiedliwości, ponieważ powiesił się na prześcieradle w swojej celi. Myślę, że warto sięgnąć po tę książkę, ponieważ jest to prawdziwa historia kobiety, która mimo wszystko nie przegrała swojego życia. Ona po uwolnieniu spełnia swoje marzenia, jakby próbuje ten swój stracony czas jakoś nadrobić, a jej makabryczne wspomnienia mogą sprawić, że ludzie zaczną zastanawiać się, co się wokół nich dzieje i zacząć traktować obcych z ograniczonym zaufaniem i myśleć, gdzie wchodzą, do jakiego samochodu i domu. Colleen Hoover jest amerykańską autorką książek właśnie z kategorii New Adult. Jest uważana wręcz za ich królową. Colleen mieszka w Stanach Zjednoczonych. Pracowała przed napisaniem książki jako pracownik socjalny i nauczyciel. Trzeba przyznać, że można o niej powiedzieć, że w jej przypadku amerykański sen się ziścił. Dlaczego? Colleen niestety nie najlepiej się wiodło w życiu. Wychowywała trzech synów przy pomocy matki i swoich sióstr. Mąż jeździł ciężarówką i niestety często nie było go w domu. A Colleen ledwo wiązała koniec z końcem. Pracowała po 11 godzin, w końcu zdecydowała, że zacznie pisać książki. Zaczęła pisać książkę, pierwszą książkę dla przyjemności. Tylko był mały problem, jak ją wydać. Na szczęście w Stanach Zjednoczonych istnieje coś takiego jak self-publishing. Czyli wydała książkę, pisząc ją w internecie, publikując w formie e-booka i w ten sposób o jej książce dowiedziało się bardzo wiele osób. Pewna blogerka zareklamowała jej pułapkę uczuć, bo tak się nazywała ta, na jaki tytuł nosiła pierwsza książka. Zareklamowała ją i tym sposobem Colleen nawiązała współpracę z pierwszym wydawnictwem. Czym jest kategoria New Adult? No jest taka specyficzna kategoria. Dlaczego? Jest ona przeznaczona dla przede wszystkim kobiet w wieku od 18 do 25 lat. Zahacza ona troszeczkę o erotykę i trudne tematy. I te trudne tematy są w tej książce. W tej książce jest praktycznie wszystko, co do kategorii New Adult możemy zaliczyć. Jest więc dziewczyna po przejściach i chłopak z przeszłością. Jest tatuaż.
są kłopoty i jest nowa szkoła. Bohaterką jest Sky. Sky jest to dziewczyna, która niedługo skończy 18 lat. Jest to dziewczyna dość wyjątkowa, wychowywana przez Karen. Karen jest jej matką adopcyjną. Adoptowała ją 13 lat wcześniej i wychowuje ją dość specyficznie. Dlaczego? Karen nie uznaje telefonów komórkowych, internetu, telewizji. Więcej, uczy sama swoją córkę. Ale pewnego dnia Sky decyduje za namową swojej przyjaciółki Six, że jednak skorzysta i wybierze się do szkoły publicznej. Niestety nie jest tam lubiana. Dlaczego? No, nie ma najlepszej opinii. Na szczęście spotyka tam jedyną osobę, Breakina, który jest gejem i który się z nią zaprzyjaźnia. Po jakimś czasie na drodze Sky pojawia się Dean Holder. Dean Holder to osoba dość nietypowa. Jest to bardzo przystojny chłopak, ale nie cieszący się dobrą reputacją. Rok temu jego siostra popełniła samobójstwo i bardzo to przeżywa. Czy samobójstwo jego siostry wiąże się w pewien sposób ze Sky? Dlaczego Dean po poznaniu Sky twierdzi, że skądś ją zna, że już ją kiedyś widział? Czy rzeczywiście kiedyś się spotkali? Jaka kryje się tajemnica? Czy jakąś tajemnicę ma Karen? Karen, matka adopcyjna Sky. Tego wszystkiego można się dowiedzieć w książce. Nietypowa jest też właśnie Sky. Dlaczego? Ta dziewczyna nie płacze. Ona nie ma w niej ani odrobiny emocji. Więcej, nie lubi dostawać prezentów i rzeczywiście ma ze sobą jakiś problem. Jaki jest ten problem? Tego dowiecie się w książce, którą serdecznie polecam, bo naprawdę jest godna przeczytania i uwagi. My dziękujemy i życzymy Wam wszystkiego dobrego, miłego czytania. Zapraszamy do wypożyczania naszych książek w Bibliotece Miejskiej imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.